chcę na jedną cechę charakterystyczną zwrócić uwagę, która była przedmiotem naszych badań od samego początku, a na którą nie chciał zwrócić uwagi, nie chciała zwrócić uwagi komisja Millera ani komisja pani Anugini. Otóż jak Państwo widzicie, natura zniszczeń na obszarze całego samolotu jest analogiczna, bądź tożsama. On został otwarty od zewnątrz. Zniszczeniu uległa góra samolotu. Znaczy, trzeba odebrać, tak, ale góra samolotu została zniszczona. Tymczasem wszyscy z Państwa z pewnością świetnie pamiętacie, że przednia część samolotu od skrzydeł do nosa leży w pozycji właściwej, a tylna część w pozycji odwróconej. Czyli część od skrzydeł, to będzie w trakcie dalszych animacji pokazane, od skrzydeł do ogona leży w pozycji odwróconej, a część od skrzydeł do dziobu leży w pozycji prawidłowej. Ale natura zniszczeń jest taka sama. Wnioski nazywają się same. Może pan? Tego, co zostało z kokpitu, ten sam przód, on pokazuje podłogę podkokpitową, pod którą są także na miejscu zdarzenia koła podkokpitowe. Ta część w środku to jest miejsce, w które koła się chowają. A teraz to jest miejsce zdarzenia, jego rekonstrukcja. To właśnie zostało z części podkokpitowej, tej, która była podświetlona na żółto. To jest zdjęcie tej części podkokpitowej. Możemy w każdym momencie zatrzymać, jeżeli Państwo byście chcieli coś bliżej zobaczyć. To jest właśnie ta część, podłoga podkokpitowa. Teraz przejdziemy do części następnej. Do części z napisem na miejscu zdarzenia ocalałem niebórną prawą, zapisem Renaty Koszpole. Na miejscu zdarzenia ona wygląda tak, w rekonstrukcji. A tak w zdjęciu. Czyli w oryginale tego, co tam pozostało 10 kwietnia. To jest ta część. To jest ta część. Tyle zostało z przedniej części samolotu. Teraz przechodzimy do części nad centropłatem i od skrzydeł aż do ogona. Tyle z nich zostało, ile widzicie Państwo na tym żółtym modelu. Na obszarze miejsca zdarzenia to jest ta część, w której siedziało najwięcej pasażerów. Najwięcej pasażerów. Ona jest odwrócona, teraz odwrócona do góry nogami. To jest znane zdjęcie, wielokrotnie je pokazywaliśmy, z wywiniętymi burtami na zewnątrz. A tu na chwileczkę chciałbym, żebyśmy proszę o zatrzymanie, bo to jest niesłychanie ważne zdjęcie, które pokazuje destrukcję tego samolotu już po tragedii przez ludzi pani Anodiny. Jak Państwo widzicie, tutaj weszli ludzie i przecinają
odcinają burtę od całości, tej części wraku. Odcinają piłami. Gdy już odcięli, wtedy mogła już spokojnie pani Anolina i pan Miller w raporcie napisać, że ta część leżała osobno, że one upadły na skutek upadku, rozbiły się i jedna od drugiej została oderwana. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Proszę powrócić do poprzedniego zdjęcia. One upadły razem. One się wywinęły. One były w tej pozycji, w której w tej widzimy. To jest następna część, nie ta. O, te burty są przy kadłubie. Tymczasem Rosjanie tutaj je odcięli, weszli i odcięli i pan Miller napisał, że te części upadły osobno. Albo z niewiedzy, albo z innych przyczyn tak właśnie postąpił, bo tu widzimy proces odcinania tej części przez rosyjskich robotników. To zdjęcie też tego samego fragmentu jest niesłychanie jednym z ważniejszych materiałów dowodowych. To jest podłoga tej właśnie części w samolocie. Podłoga. Ona się składa, jak Państwo widzicie, z 7 paneli. Pierwszy, drugi, tu jest trzeci, czwarty, piąty, szósty i analogiczny do lewej burty, przy prawej burcie powinien być siódmy. Powinien, o, tu powinien być taki sam panel jak tutaj. Taki sam panel jak tutaj. Jak Państwo widzicie, nie ma nic. Nie ma nawet fragmentu tego panelu. Wszystko poszło w powietrze. Wszystko zostało od środka wydmuchnięte. A to jest potężny metalowy panel stanowiący podłogę. Powtarzam, jeden przy tamtej burcie jest, drugi, trzeci. Tutaj Państwo widzicie fragment, który leżał z definicji. Dotknijmy się, że mamy zagrożenie. To jest fragment, który leżał z definicji. To jest fragment. I to jest strefa, która została najlepiej opisana przez medyka sądowego całej katastrofy. W tym fragmencie znalazło się jedno z ciał, jako jedyne ciało ciepłe i jako jedyne ciało znajdujące się w kabinie samolotu. Po obejrzeniu wstępnego materiału sekcyjnego tego ciała muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo jest ono charakterystyczne i mam wrażenie, że osoba ta przed śmiercią siedziała w pozycji bezpiecznej na fotelu samolotu, czyli z rękami założonymi, ochtarującymi głowę. Tak to odebrałem z tego materiału, który mogłem się zapoznać. I to jest jedyne miejsce, które jest porządnie opisane przez medyka sądowego. Żadnego innego miejsca Państwo na polu katastrofy tak dość opisanego nie znajdziecie. Dziękuję. Dziękuję najmocniej. Proszę o kontynuowanie. To jest ta żółta część, której podłoga, jak Państwo widzieliście, składająca się z 7 paneli, prawy panel przy burcie był zupełnie wydmuchnięty od siły oderwania. Teraz oglądamy ogon samolotu. Teraz będziemy oglądać ogon samolotu, był na żółto zaznaczony. Tak on wygląda, jego rekonstrukcja komputerowa na miejscu zdarzenia. Leży do góry nogami, podobnie jak poprzednia część też leżała do góry nogami. To jest zdjęcie z natury. Tak wygląda to na symulacji. Tak wygląda to na symulacji. Zobaczcie Państwo, natura zniszczeń widać, że jest jednorodna. Chociaż części leżą jedne do góry nogami, drugie w prawidłowej pozycji. Teraz
Teraz nadeślij pionowy, wielki, gigantyczny element samolotu, statecznik pionowy, który został zupełnie wyrwany, oderwany od ogona. Na miejscu zdarzenia leży blisko miejsca uderzenia. To jest rekonstrukcja komputerowa tego elementu. On jest wraz z częściami stateczników poziomych, z fragmentami stateczników poziomych. To jest jego zdjęcie. W tej pozycji do góry nogami leży. A teraz za chwileczkę zobaczycie Państwo stateczniki poziome. Najpierw prawy statecznik poziomy. Ta jego część, która została odłamana i leży osobno. Na miejscu rekonstrukcji jest tutaj. Na lewo widzicie Państwo czarną skrzynkę. Ten pomarańczowy punkt to była czarna skrzynka. To jest lewy statecznik poziomy, jego zdjęcie. I tak to wygląda z kolei w rekonstrukcji. I prawy statecznik poziomy, który oderwał się w trakcie lotu. Który oderwał się w trakcie lotu i leży ponad 100 metrów od miejsca pierwszego kontaktu samolotu z ziemią. To jest ten, który później był przenoszony, jak Państwo wiecie. I pamiętacie Państwo ten znakomity dowcip ekspertów Donalda Tuska. On został przeniesiony, żeby zmniejszyć zachód i możliwość konieczność pracy ekspertom, żeby był mniejszy obszar, po którym muszą chodzić i badać. W tym celu go przeniesiono o 70 metrów bliżej. A on leży ponad, tak naprawdę oryginalnie, ponad 100 metrów od miejsca uderzenia samolotu w ziemię. Spadł, gdy jeszcze samolot był w powietrzu. Nie był wynikiem żadnego uderzenia ani w drzewo, ani w ziemię. Teraz z kolei silnik tego samolotu. Najpierw silnik trzeci. Znowu w raporcie pana Millera z niewiadomego powodu ten silnik jest jako pierwszy opisany. Widać, eksperci pana Millera nie widzieli, jak się numeruje silnik. I to jest silnik trzeci. Tak wygląda jego rekonstrukcja na miejscu zdarzenia. A tak jego zdjęcie. Tak. Następnie będziemy mogli zobaczyć silnik pierwszy. Skrzydło, o którym Państwo mogli
tak wiele w ostatnich dniach słyszeć, nawet dzisiaj byliśmy fatygowani. Tym czynem ono jest ważnym dowodem tego, że samolot rozpadł się w powietrzu. Zobaczycie Państwo za chwileczkę jego rekonstrukcję na miejscu zdarzenia. Ono to jest pokazane, ono jest na prawo od szosu Kutuzowa. To jest miejsce, w którym upadło. I teraz mam troszkę. Tutaj, proszę Państwa, nigdy dość pokazywania tego szczegółu, zwłaszcza, że no, inne to nazwać, bo nie chciałbym nikogo urażać, ale trzeba mieć naprawdę olbrzymią determinację polityczno-urzędniczą, żeby nieustannie powtarzać nieprawdę. To jest slot numer 3 tego skrzydła, tam dalej jest numer 4. On wystaje poza miejsce złamania. On wystaje poza miejsce złamania, jak Państwo widzicie. Brzoza miała tutaj stąd uderzać i doprowadzić do tej destrukcji, do tego złamania. No najpierw musiałaby przeskoczyć przez ten slot, żeby dokonać tej wewnętrznej destrukcji, bo ten slot nie jest złamany. On tutaj w żaden sposób złamany nie jest. No ale jeżeli ktoś posiada do dyspozycji taką ilość mediów i determinację swojego pryncypała, to może codziennie Państwu tę absurdalną tezę powtarzać. Powtarzam jeszcze raz, ten slot ma niezłamaną tę część, a miał uderzyć stąd w brzozę i doprowadzić do takiej destrukcji. To jest po prostu nieprawda. Zarzucanie na tej podstawie profesorowi zwinięcie jakiejś manipulacji komputerowej, fałszu, no jest ze strony ludzi, którzy nie mają żadnego dorobku naukowego, dużą naprawdę dozą arogancji. Teraz przechodzimy, proszę Państwa, do niesłychanie ciekawego fragmentu tego skrzydła, już nie jego końcówki, która była przedmiotem dyskusji, ale poszycia dolnego i górnego, środkowej części skrzydła. Otóż to jest dolne poszycie, już zaczynamy, rekonstrukcja dolnego poszycia tego skrzydła ze znakiem Polskich Sił Zbrojnych, ze szachownicą, która leży mniej więcej 250 do 300 metrów za samym skrzydłem. Dalej, na miejscu zdarzenia. 250 do 300 metrów dalej niż tamten pierwszy odłamany fragment skrzydła. To jest jego zdjęcie tego poszycia na samym terenie katastrofy. Tu możecie Państwo na rekonstrukcji teraz jeszcze symulacja z skrzydła. I za chwilę zobaczycie Państwo górne poszycie, zewnętrzne, nie wiem, górne poszycie, które było bardzo trudno odnaleźć na miejscu zdarzenia. Ono leży 40 metrów za poszyciem dolnym, za tym poszyciem z szachownicą. I no, na miejscu zdarzenia to tutaj ono zostało zrekonstruowane w wersji komputerowej, a zdjęcie na pierwszy rzut oka może Państwa zaskoczyć. To jest ta biała płaszczyzna, za którą jest ogień. To jest właśnie poszycie górne, środkowej części lewego skrzydła. Tutaj macie to Państwo na rekonstrukcji. Teraz dwa zaczynamy. I to już jest ostatnie ujęcie.
To już jest ostatnie ujęcie. Porównajcie Państwo raz jeszcze. Po prawej ręce, po prawej stronie macie tu 154M, tak jak wyleciał on z Okęcia z prezydentem na pokładzie z 96 osobami, w tym z całą polską elitą. Tak wyglądał ten samolot o godzinie 7:25 rano. A po lewej ręce macie to, co z niego zostało o godzinie, no 2 godziny później. Prawda? Zobaczcie to, co z niego zostało. Powtarzam jeszcze raz. Przednia część leży w normalnej pozycji. Tylna część leży do góry nogami. Zniszczenia mają taką samą naturę.